Oblicz wartość wyrażenia 5y do 4 minus y do kwadratu dla y równego 3. Jak wyznaczyć wartość tego wyrażenia? W bardzo prosty sposób. W każdym miejscu tego wyrażenia, w którym znajdziemy zmienną y musimy zastąpić ją przez 3, czyli 5 razy 3 do potęgi czwartej minus 3 do kwadratu. Tutaj było y i zamieniliśmy to y na 3. Tutaj też było y i też zamieniliśmy je na 3. Teraz wystarczy, że to obliczymy, ale musimy pamiętać o kolejności działań, bo dla różnej kolejności działań różne będą wartości liczbowe takiego wyrażenia. W związku z tym, jeżeli nie mamy żadnych innych wytycznych co do kolejności albo odniesień do jakiejś konkretnej rzeczywistej sytuacji, to umowa obowiązująca w całej matematyce na całym świecie jest taka, że najpierw obliczamy wartości w nawiasach, tu akurat nie mamy nawiasów, więc pominiemy ten krok, potem potęgowanie, czyli podniesiemy tu do czwartej potęgi i tu do kwadratu, potem mnożymy i dzielimy w dowolnej kolejności, najpierw dzielenie, potem mnożenie albo odwrotnie, mnożenie i dzielenie ma ten sam poziom ważności, w kolejnym kroku dodajemy i odejmujemy. Również w dowolnej kolejności, dodawanie, potem odejmowanie albo odwrotnie. Dodawanie i odejmowanie też mają ten sam poziom ważności, tak jak mnożenie i dzielenie. Czyli w tym wyrażeniu najwyższy priorytet ma potęgowanie, dopiero potem mnożenie i na końcu to odejmowanie. Czyli zanim zrobimy cokolwiek innego, musimy podnieść trójkę do czwartej tutaj i do drugiej tutaj. No to podnosimy. Przypomnijmy sobie może, jakie są wartości potęg trójki. 3 do potęgi pierwszej to 3. W pierwszej potędze liczba trójek pomnożonych przez siebie wynosi 1, 1 trójka i koniec. 3 do kwadratu to 3 razy 3. Liczba trójek pomnożonych przez siebie wynosi 2, 2 trójki. To się równa 9. 3 do potęgi trzeciej to 3 razy 3 razy 3 albo 3 do kwadratu razy 3 czyli 9 razy 3, czyli 27. 3 do potęgi czwartej to 3 razy 3 razy 3 razy 3 3 razy 3 to 9, 3 razy 3 to 9, czyli to jest to samo co 9 razy 9, czyli 81. Wiemy już, ile to jest 3 do czwartej, wiemy też, ile to jest 3 do kwadratu. Możemy więc te liczby podstawić do wyrażenia. To się równa 5. Razy 3 do 4, czyli 81. 5 razy 81 minus 3 do kwadratu, tu jest 3 do kwadratu, równa jest 9, czyli minus 9. I teraz obliczamy 5 razy 81 minus 9. Ale znowu pamiętajmy o kolejności działań. Pamiętajmy, że od odejmowania ważniejsze jest mnożenie, że mnożenie ma wyższy priorytet i że musimy wykonać je w pierwszej kolejności, a dopiero potem odejmowanie. Obliczmy w takim razie, ile to jest 81 razy 5. 1 razy 5 to 5, 8 razy 5 to 40, czyli ta część wyrażenia równa jest 405 i minus 9. To się równa, gdybyśmy odejmowali 10, to by było 395, ale odejmujemy 9, czyli o 1 mniej, czyli to się równa 396. No i gotowe.